8 stycznia wspominamy świętego Wawrzyńca Justiniani, biskupa. Wawrzyniec urodził się 1 lipca 1381 roku w Wenecji w znanej rodzinie, z której pochodzi kilkoro świętych. Na jego dalsze życie duży wpływ miała pobożność matki. Na chrzcie otrzymał imię Jan. W 1400 roku wstąpił do kongregacji kanoników San Giorgio di Alga nieopodal Wenecji i przybrał imię Wawrzyniec. Podziwiano go za jego ubóstwo, umartwienia i żarliwość w modlitwie. W 1406 lub też 1415 roku po przyjęciu święceń kapłańskich Wawrzyniec został wybrany przełożonym tej wspólnoty, a wkrótce w 1424 roku generałem zgromadzenia. Przygotował wówczas konstytucję, które gorliwie wprowadzał w życie. W tym samym czasie papież Eugeniusz IV mianował go biskupem Kastylii. W 1447 roku Wawrzyniec zaangażował się w pomoc ofiarom epidemii. Kiedy w 1451 roku papież Mikołaj V rozwiązał unię między diecezją kastylijską a patriarchatem w Grado, Wawrzyniec został pierwszym patriarchą Wenecji. Reformy, które tam wprowadził, są słusznie uważane za prekursorskie wobec późniejszych o 100 lat działań świętego Karola Borromeusza w Mediolanie po Soborze Trydenckim. Wawrzyniec zmarł 8 stycznia 1456 roku. Klemens VII beatyfikował go w 1524 roku, a kanonizował go Aleksander VIII w 1690 roku. Dzieła Wawrzyńca to przede wszystkim listy i kazania. Były one wielokrotnie wydawane drukiem. Uderza w nich wielkie nabożeństwo do męki Jezusa. Módlmy się. Boże, Ty włączyłeś do grona świętych pasterzy, świętego Wawrzyńca, odznaczającego się wiarą, która zwycięża świat i gorącą miłością ku Tobie. Sprawdza jego wstawiennictwem, abyśmy trwając w wierze i miłości zasłużyli na udział w jego chwale. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.